Witajcie, era wodnika i bardzo ciekawa audycja. Zajęło mi to wiele lat, aby zaufać takim znakom. W ten sposób wszechświat was chroni. Kochani, pierwszy znak tego, że wszechświat chroni was od niekorzystnych okoliczności, to opóźnienia i przeszkody, kiedy jesteście gotowi gdzieś pójść lub coś wykonać, ale coś wam przeszkadza. Być może jest to korek na drodze, spóźniony pociąg lub odwołany plan. Na początku może to być bardzo denerwujące, ale czy pomyśleliście kiedykolwiek o tym, że dzieje się tak z określonego konkretnego powodu? Prawdopodobnie spóźniony pociąg uniemożliwia Wam znalezienie się w pewnym miejscu w określonym czasie, bo tam, jak potem okazuje się, działo się coś niezbyt dobrego. Opóźnienia mogą chronić Was od wplątania się w jakieś sytuacje, które mogłyby okazać się niekorzystne i mogły spowodować jeszcze więcej problemów. Początkowo może to powodować naszą negatywną reakcję, ale patrząc wstecz, możecie dostrzec, że przez te opóźnienia zostaliście uchronieni od niebezpieczeństwa, którego nawet nie podejrzewaliście. Następny znak alarmujące doznania wewnętrzne. Czy kiedykolwiek mieliście to uczucie w żołądku, że coś jest nie tak jak trzeba? Może to być znakiem ostrzegającym od waszej wyższej jaźni, pomagającym uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Te wewnętrzne uczucia to wbudowane radary bezpieczeństwa, które odciągają nas od potencjalnej szkody. Zawsze słuchajcie swoich wewnętrznych uczuć, zwłaszcza gdy nie możecie dokładnie określić, co jest nie tak. Przyjmujcie to jako wskazówkę od swojego wyższego ja, które mówi może powinieneś przemyśleć to dwukrotnie. Jeśli niespodziewanie tracicie relacje, o których myśleliście, że będą na zawsze, Tracicie przyjaciela lub pracę, to może być lekcją, aby nie przywiązywać się do niczego. Utrata rzeczy może oznaczać, że wszechświat prowadzi was tam, gdzie wam jest przeznaczone, usuwając rzeczy, które was powstrzymują. Jeśli czujecie niepokój przed wejściem do jakiegokolwiek miejsca lub przed dokonaniem czegoś, to zatrzymajcie się. Być może wszechświat próbuje wam coś powiedzieć. Zanim będziecie kontynuować, posłuchajcie swojej intuicji. Dziwne uczucie niepokoju może być oznaką potrzeby sprawdzenia tej sytuacji. Jeśli jesteście uważni i ufacie wszechświatowi, to jesteście chronieni od każdej krzywdy. Jeśli słuchacie wszechświata i wiadomości od Niego, to wszystko, co się wydarzy, doprowadzi Was dokładnie tam, gdzie jest Wam przeznaczone. Błogosławieństwo Wam wszystkim!